Chciałbym dzisiaj porozmawiać o wielowątkowości w Javie. Tutaj od razu na wstępie, jeżeli ktoś oczekuje się tego comprehensive, no to niestety raczej nie. Organizatorzy trochę psikusami zrobili i dopisali to. Brzmi ładniej marketingowo, ale z mojego punktu widzenia i doświadczenia ciężko o konkurencji mówić w sposób całościowy i comprehensive. Więc tak, to taki na początku mały disclaimer. Nazywam się Mateusz Kaczmarek i bardzo mi miło, że się tak licznie pojawiliście dzisiaj. To jest mój link na Twitterze. Po prezentacji wrzucę tam prezentację. Będzie dużo linków i źródeł, z których coś wam sugeruję, bądź czegoś wam odradzam, więc nie musicie tego spisywać, możecie później sobie po prostu sprawdzić to w prezentacji. Kolejny disclaimer. Myślę, że Kuba Kubryński bardzo dobrze dookreślił i stwierdził fakt, że zrozumienie, jak działa wielowątkowość, to proces bardzo iteracyjny. Im więcej rozumiecie, tym więcej wiecie, ile nie rozumiecie tak naprawdę. Prezentowałem już tę prezentację na Konfiturze i od tego czasu stwierdzam, że to jest jak najbardziej wciąż w mocy, ponieważ w pewnym momencie miałem w ogóle wątpliwości, czy prezentować część tego materiału, bo ponieważ jest to dość skomplikowane zagadnienie, więc tak jak już wspomniałem na początku, nie comprehensive, raczej w przedszkole, tak naprawdę z wielowątkowości, ale również kilka porad, jak sobie po prostu nie strzelić w stopę, zaczynając swoją przygodę z wielowątkowością, bądź tak. Ok, przede wszystkim pytanie, po co się zajmować tym tematem i dlaczego warto wiedzieć, jak to robić poprawnie? Mając wykupione serwerek na Amazonie, możemy się zastanawiać, dlaczego nasza apka chodzi dość wolno i co właściwie ona robi pod spodem. Jak przyjrzeć się w logi tego, co procesor robi i w jaki sposób on jest obciążony, to okazuje się, że tak naprawdę nasza aplikacja czeka na coś. Jeżeli jest źle napisana i no tak. Chodzi o to, że wiele operacji, które wykonuje procesor i które mu zlecamy, są tak naprawdę procesor coś zleca, urządzeniu zewnętrznym, przede wszystkim o to chodzi, kontaktuje się z czymś w internecie i okazuje się, że wtedy, gdy zleci takie żądanie, to przechodzi w tryb czekania na wynik tak naprawdę. Jeżeli programujemy jednowątkowo i to jedyne, co nasza aplikacja robi, to właśnie nie dzieli sobie tej pracy, no to bardzo często będzie to wyglądało tak, że z punktu widzenia tego, jak to dla nas wygląda i jaka jest wydajność, to tak naprawdę procesor przez większość czasu nic nie będzie robił. Tutaj właśnie ten żart z jednowątkowością facetów, przeważnie. Idziesz do kuchni, wstawiasz wodę, żona się pyta, co robisz? No, jak to co robię? No, gotuję wodę, bo robię herbatę, tak? Oczekuję. My jako mężczyźni mamy zaimplementowane natywnie operację wait. No i to właśnie, często właśnie przełączamy się w ten tryb, zlecamy coś i oczekujemy wyniku. No, to dokładnie tak samo z deweloperami, większością deweloperów. Co robisz? No, kompiluje mi się, więc czekam. I podobnie mogą zachowywać się nasze aplikacje, jeżeli nie przemyślimy tego i będziemy właśnie w ten sposób dociążać nasz procesor, a właściwie nie wykorzystywać jego mocy obliczeniowej. W temacie wielowątkowości często również pojawia się stwierdzenie, że to nigdy nie wystąpi. To nie mój problem i to na pewno nigdy nam się nie wydarzy. I nie musimy podejmować prób, ażeby zapewnić tą poprawność przetwarzania wielowątkowego, jeżeli już zaczynamy w ten sposób programować. Często spotyka się klauzule catch, które tak naprawdę mają komentarz, że to nigdy nie wystąpi.
łapiemy jakiś wyjątek i po prostu tłumimy to, ten wyjątek, który złapaliśmy, bo no, tak naprawdę to nigdy nie wystąpi, nie chcemy tego obsługiwać, no bo się nigdy nie zdarzy. Swego czasu zrobiłem właśnie tego typu psikus i zakomitowałem coś takiego, gdy kolega dodał coś do repo, no to skoro to się nigdy nie wydarzy, to jest to całkiem bezpieczne, żeby właśnie całkowicie położyć naszą apkę. No kolega nie był zbyt zachwycony tym, co zrobiłem. No, dlatego bardzo często usłyszycie, że koszt zaprogramowania czegoś poprawnie w ujęciu wielowątkowym, ten koszt zrobienia tego dobrze nie spłaci się, bo to sytuacja jest tak nieprawdopodobna, że prawie nigdy na pewno nie wystąpi. I bardzo często właśnie nieprogramujący architekci, którzy nam mówią, co mamy robić, mają tego typu podejście, są tak bardzo już seniority, że odrzucają to, że być może trzeba by się zastanowić, czy taki problem nie wystąpi i czy to nie dotknie naszych klientów. Tu jest przykład jednego z bugów zgłoszonych na Bugzilli, projektu Eclipse. No i właśnie jeden z core developerów, gdy zobaczył zgłoszenie takiego błędu, tam dokładnie chodziło o bardzo często występujący błąd check and act pattern, to tak to dokładnie to się nazywa, odpisał coś w stylu, że zrobienie tego bardzo ograniczy naszą wydajność, musimy dodać co najmniej 3 dodatkowe loki na to, no i doświadczymy bardzo dużego spowolnienia. Dalej w tym wątku również było, że no, to prawie nigdy się nie wydarzy i wątpi bardzo szczerze, że to jest problem, więc nie będziemy spowalniać normalnego wywoływania, ażeby rozwiązać błąd, który nigdy nie wystąpi. Bodajże po 10 godzinach ktoś mu odpowiedział, że miał taki problem w swojej aplikacji i bardzo dużo czasu poświęcił na jego debugowanie. Tak, no bo ta część systemu, która była dotknięta tym bugiem, również była wykorzystywana w ramach całej platformy Eclipse'a, więc nie tylko w IDE, tylko tam, gdzie wykorzystywano Eclipse'a, żeby budować na tej platformie swoje własne programowanie, więc przestrzegałbym przed tak pochodnym i szybkim stwierdzeniem czegoś, że to na pewno nigdy się nie wydarzy, bo możemy sobie właśnie sprawić problemy tym podejściem i ignorując ten problem wielowątkowości, a jest on dość poważny. No i właśnie używanie argumentu, że coś jest szybsze, coś nam spowolni kod i w ten sposób podejmowanie decyzji prawie zawsze, jeżeli chodzi o podejście wielowątkowe, nie sprawdza się. No to doprowadzi do premature optimization, które powoduje, że nasza aplikacja ma problemy z tą wielowątkowością. No, unlikely can happen quite often, to ten przykład, który podałem, również był opisany w jednym z artykułów naukowych. Wyszukiwano w projektach open source'owych, jak wielka ich część jest podatna na te całkiem znane i dobrze rozpoznane problemy wielowątkowe. No i wynikiem tych badań było, że bardzo dużo projektów open source'owych ma z tym problem i często również zasłaniają się tym, że taki problem nigdy nie wystąpi, a później się okazuje, że odzywają się klienci, którzy stwierdzają, że problem jednak wystąpił. Ok, to zacznijmy z przykładem, w jaki sposób tworzyć nowy wątek. Jeden z najprostszych sposobów to stworzyć nowy obiekt klasy thread. Ona przyjmuje na argumencie domknięcie. W ramach domknięcia wykonujemy kod, który chcielibyśmy, ażeby został uruchomiony w nowym wątku. W momencie, gdy dojdziemy do fragmentu start, w nowym wątku zostanie wykonane body, domknięcie, ciało tego, co chcieliśmy wykonać i przekazaliśmy do nowego obiektu thread.
A nasz wątek zostanie odblokowany, bo te operacje będą wykonane w tym drugim wątku. Tutaj jest to w pętli while, bo od razu chciałem powiedzieć, że nie jest zbyt rozsądne tworzenie wielu wątków. Jeżeli odpalimy taki kod na tym komputerze, to po odpaleniu 2022 wątków, 2023 dostaniemy exception, że po prostu przekroczyliśmy limity, które nakłada system operacyjny. Więc trzeba tego pilnować, więc to jest najprostszy przykład, jak utworzyć nowy wątek, ale niekoniecznie najlepszy. Dlaczego to wlecie out of memory error, a nie na przykład właśnie przetrwaliśmy liczbę wątków w systemie? Dobre pytanie. To dlaczego, to odpowiem połowicznie. Wątpię, żeby zabrakło mi tutaj pamięci. Bo jeden wątek to jest na starcie około megabajta kosztuje, więc... Tak. Właśnie dlatego też nie jest zbyt mądrym podejściem tworzenie wielu wątków, bo one są kosztowne po prostu, również pamięciowo. A co tyle kosztuje? Każdy wątek ma przypisane do siebie stos, domyślnie pół megabajta w 64-bitowej architekturze. Więc każdy z wątków posiada swój własny stos na potrzeby, o której później jeszcze powiem. No i wszystkie inne rzeczy, które tam potrzebuje Java, dopycha do tej pamięci, który ten wątek zjada. I dlatego jest to kosztowne i trzeba uważać, ile wątków stworzymy, a ciężko uważać, jeżeli robimy to ręcznie. I później podam przykłady, jak to robić w bardziej sensowny sposób. A dlaczego o to memory? Bo teraz jest drugie pytanie. Dobre pytanie. Odpowiem po prezentacji, sprawdzę. Jestem niemal pewien, że to nie jest związane z tym, że zabrakło mi pamięci w Macu. Ale to jest dobre pytanie. Więc nie wiem, po prostu. Chyba, że miała Java taki hip ustawiony na 2 giga i przekroczyłeś 2000 razy megabajt. Prawie na pewno nie, ale to jest dobry kierunek. Pierwsze, co bym sprawdził w sumie. No tak, powtórzę. Tworzenie wątków jest dość kosztowne. Trzeba właśnie przede wszystkim pamięciowo, więc trzeba uważać, ile tych wątków zrobimy. Bo po pierwsze, no tak, zużycie pamięci. Nasza maszyna musi mieć więcej na samą obsługę wątków. A po drugie, jest to też kosztowe obliczeniowo, więc tworzenie bardzo dużej ilości wątków to nie jest dobry pomysł. No i sposobem na poradzenie sobie i zarządzanie w jakiś sposób tego procesu tworzenia wątków są pule wątków. Wewnątrz jest to implementacja blocking queue, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy mieli jakąś predefiniowaną pulę wątków, z których te wątki możemy pobierać, więc one tworząc pulę wątków zostaną utworzone i później możemy je reużywać na potrzeby naszych obliczeń. Jest co najmniej kilka pól wątków, które dostarcza nam JDK. Najprostszy sposób właśnie za pomocą klasy executors, tam mamy fabryki, które taką pulę wątków mogą nam stworzyć. Tutaj tworzę pulę wątków, która ma od razu zdefiniowaną wielkość. W ramach właśnie tego wywołania zostanie stworzona pula wątków zawierająca 10 wątków, które możemy później reużywać do obliczeń. Executor Service zapewni nam to, że nie przekroczymy ilości, którą sobie zadeklarowaliśmy i będzie również wątki, które pobierzemy i których już później nie używamy, one będą wracać do puli, więc nie mamy tego narzutu związanego z potrzebą tworzenia wątków. No oczywiście trzeba pamiętać, żeby taką pulę wątków w odpowiednim momencie zamknąć, jeżeli przestajemy mieć potrzeby z niej korzystać, bo mamy wtedy wyciek pamięci.
Tak bardzo szybko o puli wątków. Za chwilę będzie podany link, w którym możecie dużo fajnych informacji przeczytać, jak efektywnie te pule wątków sobie tworzyć. Jedno właśnie spora tutaj jest, jak duża ta pula wątków powinna być. Taka reguła kciuka, ażeby dla... Oczywiście standardowa odpowiedź na wszelkie pytanie, które się nam zadaje, to zależy, ale tak by default przyjąłbym właśnie to równanie, żeby liczba wątków, którą tworzymy w ramach fabryki, to było, przede wszystkim ona powinna zależeć od tego, jakiego typu obliczenia wykonujemy. Jeżeli to coś jest bardzo obciążające I/O, czyli trwające długo, a tak naprawdę procesor się nudzi, to powinniśmy wtedy przyjąć właśnie ten współczynnik 0,9, czyli pomnożyć przez 10 liczbę procesorów, które mamy, rzeczywistych procesorów, które mamy w serwerze. A jest to z tego powodu tak duża liczba, ponieważ, tak jak wspomniałem, na czekaniu na I/O tracimy właśnie najwięcej. Więc im dłużej te operacje trwają, tym więcej tych wątków fajnie byłoby stworzyć, żeby one mogły równolegle obsługiwać nasze żądania i wtedy procesor nie będzie się nudził. To była sugerowana liczba wątków na całą aplikację? Powiedzmy, że tak. No, też zależy... W tej aplikacji będzie jedna instancja na serwerze, czy... No to też zależy, co robisz, nie? Jeżeli to jest... To zależy. Jeżeli twoja aplikacja to jest monolit, to jestem niemal pewien, że będziesz potrzebował tych wątków więcej. I to tak jak mówiłem, to jest tylko reguła, od tego bym zaczął na samym początku. No i trzeba obserwować, jak bardzo wysyca nam się połączenia na poziomie dostępu do sieci na przykład, do dysku, czy dyski są obciążone, czy nie, jak bardzo obciążony jest procesor. Więc to jest, no, jak każda reguła, ona potrzebuje kontekstu, więc nie powiem ci i nie odpowiem dokładnie na twoje pytanie, bo to wszystko oczywiście zależy od tego, jakiego typu jest nasza aplikacja. To jest chyba jedyne, co mogę ci dokładnie odpowiedzieć. To od tego bym zaczął i później patrzył, jak to się zachowuje. Wiadomo, powiedzmy, że stworzymy pulę wątków na potrzeby generowania PDF-ów. Możemy tym dość mocno dociążyć nasz serwer, no ale w międzyczasie, jeżeli to jest monolit i mamy to na jednym serwerze, no to jeszcze musimy odpowiadać na żądania klientów, jeżeli to jest aplikacja sieciowa, no, internetowa, powiedzmy, tak to nazwijmy, no to wiadomo, że to trzeba wtedy mierzyć, jak bardzo ta nasza pula wątków dociąża nasz serwer i czy możemy inne działania realizować. Tak, myślę, że to będzie odpowiedź na twoje pytanie. No i to jest właśnie ten link, o którym wspomniałem. Tomek Nurkiewicz, całkiem fajne informacje tam zawarł, więc... No i właśnie ta liczba i rozmiar tej puli wątku na starcie to właśnie jedno z tych porad, które Tomek Nurkiewicz tam zawarł, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych. A teraz... Całkiem szybko i myślę, mam nadzieję, że bezboleśnie o Java Memory Model. Nie chciałbym zbytnio się w to zagłębiać. Jest to dość rozbudowana część dokumentacji i standardu Java Language. Napisałem na trochę po matematycznemu, więc dość ciężko się to czyta, przynajmniej mi. Więc chciałbym jak naj... Inaczej, formalizmy tam zawarte są dość w sposób, jak to określić? Inaczej, nie trzeba bardzo mocno wchodzić w Java Memory Model na samym początku, ażeby móc efektywnie i jako tako bezpiecznie korzystać z wielowątkowości w Javie. Ale w pewnym momencie myślę, że trzeba do tego przysiąść i to zrozumieć, bo
wiele problemów, które możemy mieć, mogą wynikać właśnie z zapisów tam zastosowanych, więc nie mając wiedzy o tym, co tam zawarto, można właśnie mieć problemy i część rzeczy mieć zbyt uproszczone w naszym mniemaniu i mieć z tego powodu kilka różnych problemów. No tak, Java Memory Model to abstrakcja wysokopoziomowa, odpowiadająca tak naprawdę na jedno pytanie. Jeżeli mamy zmienną, to zapis do niej z jednego wątku w jakiej sytuacji będzie widoczny dla innych wątków naszej aplikacji. To jest główny cel powstania Java Memory Model i liczba warunków, która tam jest, no jest dość spora, dlatego to jest dość skomplikowane. Marcin Grzejszczak swego czasu popełnił taką sentencję, że każdą abstrakcję można opakować w inną warstwę abstrakcji. Jeżeli coś zaczyna być dla nas zbyt skomplikowane, to próbujemy sobie to uprościć abstrakcją na ten problem. Z tym podejściem jest kilka problemów, że prawie każda, właściwie każda abstrakcja cieknie. Przykładem jest tutaj na przykład Hibernate, który obiecywano nam, nigdy więcej nie będziesz musiał napisać SQL-ki, a kończy się to tym, że mamy bardzo dużo named query i tam właśnie tym SQL-em się posługujemy. Kolejnym przykładem jest na przykład stos TCP/IP. W jednej z warstw mamy informacje o poziomie, który jest dotyczy hardware'u i tutaj na tym przykładzie właśnie skrętki, tylko nigdzie na abstrakcji, którą jest z protokołu TCP/IP, nie ma informacji o tym zwierzaku, który ten kabel może nam przegryźć. Dlatego ciężko i dlatego abstrakcje nam ciekną, bo nie opisujemy nim całego świata i jest, wszystko zależy od tego, w czym nasza abstrakcja jest osadzona. No tak, i dlatego część problemów, które z JMM-em jest to właśnie, że jest to swego rodzaju abstrakcja na problemy, które mamy. No i tak prosty Java Hello World, oprócz naszego kodu, który wyprodukowaliśmy, jest on odpalany w JVM-ie. JVM jest osadzony w jakimś systemie operacyjnym. Mamy tam natywne wątki, schedulery, wszystko co jest związane z systemem operacyjnym. Do tego dochodzą kolejne warstwy abstrakcji. Mamy różne architektury naszych procesorów, które różnią się między sobą, sposób w jaki będą interpretować to, co system operacyjny i JVM tej warstwie abstrakcji poda. No i to dochodzą kolejne problemy, ostatnio modne właśnie podejście cloudowe, że tak naprawdę nie wiemy, jaki tam sprzęt będzie pod spodem. No i każda z tych warstw abstrakcji nie chce być najwolniejszą w tym stosie i każda z nich próbuje optymalizować w ramach swojej odpowiedzialności, w jaki sposób próbuje być optymalną dla klienta i realizować swoje funkcje jak najszybciej. Dlatego, a oczywiście te warstwy nie mają informacji o tym, w jaki sposób warstwa niżej bądź wyżej i jakie optymalizacje wykorzystała, więc jest to problem, że one mogą na siebie w jakiś sposób wpływać. To, co jest problemem w JVM-ie i w JMM-ie, jest to, że pomimo tego matematycznego zapisu jest bardzo wiele tego typu sformułowań, że zachęcamy, ażeby twórcy JVM-a dzielili, unikali dzielenia 64-bitowych wartości przy zapisie, a z kolei z punktu widzenia programisty zachęcamy, ażebyście deklarowali 64-bitowe wartości zmienne jako volatile i synchronizowali to. I to jest coś, co jest dość często spotykane w Polsce. Mamy jakieś przepisy, ale są na tyle mgliste, bądź na tyle często łamane, że przestajemy w ogóle zwracać na to uwagę.
No i tak jak, nie wiem, czy ktoś z was spróbował po Warszawie jeździć 50-ką. Ja na samym początku próbowałem. No i problem jest taki, że po pierwsze denerwuje się innych uczestników ruchu, po drugie spowalnia się ruch, a po trzecie zatrzymując się na późnym zielonym, może nam ktoś właśnie w tyłek wjechać z tego powodu. Więc wracając do JMMA, tego typu sformułowania zachęcają tak programistów, jak i twórców JVM-ów do naginania różnych zasad i stosowania różnego rodzaju optymalizacji, które zmieniając procesor mogą całkowicie popsuć działanie naszego programu. Swego czasu Shipayev, jeden z znaczących graczy, jeżeli chodzi o wielowątkowość, napisał na Twitterze, że czeka na moment, w którym przerzucimy się z architektury x86 na ARMA, co pewnie dość w nie tak całkiem odległym czasie się stanie. Apple się do tego przymierza dość intensywnie. I właśnie wszystkie optymalizacje i haki, które deweloperzy nakładają na JMMA, wtedy wybuchną, bo ta architektura jest całkowicie inna od tej x86. I naginanie tych zasad, które mamy w JMM-ie, powoduje, że za chwilę będzie problem z przejściem na inną platformę. OK. Mam tutaj kodzik programu. No i w sumie pytanie do was. Co tutaj się stanie? Dokreślę. To odpalamy na jednym wątku i tam sobie coś robimy w pętli. Przetwarzamy, generujemy faktury. Whatever. Drugi z kolei wątek chce zatrzymać działanie tego programu, czyli ażebyśmy wyszli z tej nieskończonej pętli. I jak myślicie, czy to jest dobre, to zapis, który tutaj jest i co tutaj nie działa? To już odpowiadam na pytanie, czy to jest OK, ale co tutaj może nie działać? Ma ktoś z was pomysł na to? JIT raczej tego nie zrobi, bo masz tutaj przypisanie do w jednej z metod nawet tej klasy, przypisanie wartości false, więc myślę, że JIT aż tak daleko w optymalizacji się nie posunie. Ale jest tutaj inny problem. Nie wiem, kiedy się to wszystko zamknie, bo nie wiadomo, jak długo idzie jedna iteracja. No okej, ale powiedzmy, że to jest... No tak. Tamta odpowiedź nie do końca jest OK, bo powiedzmy, że to przetwarzanie zakończy się, pętla się przekręca i ten inny wątek już ustawił wartość false. I to, co tutaj jest zaprezentowane, to jest to, o czym jest napisane w JMM-ie. Jednym z głównych konceptów w ramach tej specyfikacji jest memory barrier. I tak tutaj. To, że mamy zmienną typu boolean, jeden z wątków będzie miał informację, że ona jest true, a drugi ustawi ją na false. Tylko te wątki mogą być wykonane i prawdopodobnie będą na dwóch różnych procesorach. W ramach procesora mamy cache, które są przy każdym z core'ów. I żeby zoptymalizować przetwarzanie, to ta wartość zmiennej running zostanie skeszowana na każdym z tych dwóch procesorów. Dlatego też na jednym z wątków ta pętla będzie nieskończona, bo wartość running wciąż będzie miała wartość true, a drugi wątek ustawi sobie jej wartość w ramach swojego cache'a na false, ale ta zmiana nigdy nie dotrze do tego pierwszego wątku, który odpala tą nieskończoną pętlę. Pytanie, dlaczego coś takiego robimy? No i w sumie jest dość łatwe do odpowiedzenia. Proces zapisania i pobrania czegoś z pamięci RAM jest tysiąckrotnie, w najlepszym przypadku, wolniejsze, aniżeli operowanie na tym cache'u, który mamy blisko procesora.
cache'u L1, L2, L3. Dlatego bardzo często chcemy tym cache'em się posługiwać, żeby przyspieszyć działanie naszego programu. Więc jeżeli jawnie tego nie zadeklarujemy, to nasza aplikacja będzie w ten sposób optymalizowana, żeby te cache'y jak najczęściej wykorzystywać. Im więcej core'ów procesora, tym problem się nasila, no bo tych cache'y mamy więcej. Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z słówka kluczowego volatile. Wtedy my jako programiści eksplicite mówimy kompilatorowi, że ta zmienna będzie zapisywana i odczytywana przez wiele wątków. Dodatkowa rzecz, którą zrobi volatile, to również nie zostanie zastosowana optymalizacja w postaci zmiany kolejności wykonywania działań. I tutaj kolejne słówko kluczowe w dokumentacji JMM-a to jest happens before, które również może kilka problemów spowodować, ale myślę, że nie będę o tym mówił. Tutaj mam błąd. No to rozwiązaniem tego problemu było po prostu zadeklarować tą zmienną running jako volatile i wtedy każdy odczyt tej wartości, jak również zapis, będzie za każdym razem trafiał do pamięci RAM i nie będzie problemu z tym, że mamy tą wartość skeszowaną w jakiś sposób. Okej, to słówko kluczowe volatile, ale co wtedy z dostępem współbieżnym, czy określając zmienną typu, że jest ona volatile, czy bronimy się przed tym, że możemy mieć problem z tym, że dwa wątki będą próbowały wykonać jakąś operację? No, odpowiedzią na to pytanie jest nie, to volatile powoduje jedynie, że zapisy i odczyty będą dokonywane z pamięci RAM, ale nie ma tutaj nic, nie ma to nic wspólnego z tym, że bronimy się przed tym, że dwa wątki próbują zapisać bądź odczytać w tym samym momencie. Jeżeli rozpisać by to, to coś podobnego powstanie na poziomie bytecodu programu i tak naprawdę nasza zmienna jest synchronizowana dwa razy. Raz to będzie odczyt, wtedy w sposób niebezpieczny wielowątkowo będziemy zwiększać wartość tej zmiennej i później jeszcze raz zapisujemy, więc bardzo prawdopodobna jest sytuacja, że pomiędzy momentem, w którym my odczytamy wartość zmiennej, counter, inny wątek może już coś tam zapisać, więc będziemy uaktualniać wartość zmiennej, która już zmieniła się w czasie przez inny wątek i możemy nadpisać zmianę, którą dokonał inny z wątków. A żeby tego mógł uniknąć, musimy wykorzystywać słówko kluczowe synchronize. I tutaj jest przykład kodu, który zapewni nas, że zapis do tej zmiennej będzie bezpieczny. Czyli, że dwa wątki mogą w sposób bezpieczny tą zmienną inkrementować i pobierać jej wartość. Tutaj można by sobie zadać pytanie, czy musimy zadeklarować tą zmienną count jako volatile. I odpowiedź na nie jest, że nie musimy. Synchronized, oprócz tego, że mamy ten monitor, który będzie bronił przed dostępem i uaktualnieniem przez dwa różne wątki, również mamy to zapewnienie, że ta zmienna zostanie uaktualniona w pamięci RAM, jak również pobranie czegoś, również przekroczymy tą memory barrier w tym przypadku, więc deklarowanie tej zmiennej jako volatile nie jest potrzebne. No tak, z synchronizacją jest jak z teściami. Chcemy spędzać u nich jak najmniej czasu, ponieważ jest to kosztowne. Więc gdy mamy bardzo duże bloki, które objęte są synchronizacją, jest to bardzo nieefektywne, ponieważ wszystkie inne wątki, które chciałyby wejść w tą metodę, muszą oczekiwać na jej się wykonanie. Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest posiadanie jak najmniejszych fragmentów kodu, który jest synchronizowany,
A jeżeli na przykład jakaś metoda jest dość rozbudowana, to wprowadzać kilka fragmentów tej metody, które będą synchronizowane. Wtedy jeden wątek może opuścić część synchronizowaną i przejść do kolejnego, ale inne wątki już mogą w tą część synchronizowaną wejść. Trzeba uważać z synchronizacją, bo jeżeli umieścimy ją w złym fragmencie kodu, możemy mieć deadlocki, bądź właśnie wyścig do dostępu do tego zasobu, a jeżeli zrobimy synchronizację na całym naszym programie, no to wtedy efektywnie mamy jeden wątek, a dodatkowo utrudniamy pracę JIT-owi, który praktycznie bardzo niewiele optymalizacji na blokach synchronize potrafi zrobić, więc objęcie wszystkiego synchronizem nie jest zbyt dobrym pomysłem. Jest to dość skomplikowane, obsługa wielowątkowości na poziomie słowa kluczowego volatile synchronize, dlatego jest pakiet w Javie, bardzo fajnie uaktualniony w Javie 8, w którym mamy bardzo dużo mechanizmów, które korzystanie z wielowątkowości mogą nam ułatwić. Jest tam część algorytmów, które bazują na optymalizacji, na lokowaniu optymistycznym, czyli mamy taką sytuację, że z góry zakładamy, że nasze działania nie będą psuły innym wątkom ich pracy, a dopiero po wykonaniu się tego kodu sprawdzamy, czy ten warunek faktycznie i nasze założenie było trafne. Coś podobnego robi Hibernate, jeżeli skorzystamy z tej możliwości. Domyślnie zakładamy, że nic nie napisaliśmy i zapis dwóch różnych wątków może się odbyć, a jeżeli nie, no to wtedy właśnie w przypadku Hibernate dostajemy na twarz wyjątek, a w tym przypadku i w podejściu, które za chwilę pokażę, możemy jakoś na to zareagować, na przykład dopisać zmienną jeszcze raz. Właśnie ten podpakiet Java Util Concurrent Atomic ma bardzo wiele klas, które w sposób atomowy ułatwiają nam zapis, odczyt większości typów, które mamy na JVM-ie, tak longów, jak stringów, integerów, boolinów. To jest przykład, w jaki sposób możemy spróbować, znaczy w jaki sposób możemy zapisywać w sposób atomowy wartość jakiejś zmiennej. Tworzymy sobie klasę typu atomic long i wykonując operację compare and set, najpierw pobieramy wartość tej zmiennej, a później próbując ją ustawić, sprawdzamy, czy wartość, która aktualnie jest zapisana w tej zmiennej, to jest to, czego się spodziewaliśmy. A jeżeli tak, to mamy informację o tym, że żaden inny wątek tej zmiennej nie zaktualizował. Tutaj mamy przykład klaski, która... No tak, prawie na pewno nie jest to bezpieczne wielowątkowo, ponieważ nie mamy żadnych mechanizmów, które po pierwsze nie umożliwiają nam przekroczenia bariery pamięci, a po drugie nie mamy synchronizacji, więc dodatkowo wykorzystujemy i uruchamiamy metodę, która nie jest atomowa. Plus plus na koncie to są tak naprawdę dwie operacje, odczytanie, a właściwie trzy, dodanie wartości 1 i później zapis do tej zmiennej, więc nie jest to bezpieczne. I tutaj przykład, w jaki sposób taką operację moglibyśmy wykonać, wykorzystując atomic longa. W pętli while sprawdzamy, czy nasz zapis jest bezpieczny wielowątkowo, czyli de facto żaden inny wątek działający na JVM-ie nie uaktualnił tej wartości. Mamy pewność, bo przed dokonaniem tej operacji pobraliśmy sobie wartość tejże zmiennej. Dodatkowo dużą zaletą większości klasek w
ramach pakietu Atomic jest to, że one są dużo bardziej efektywne, aniżeli samemu byśmy robili te synchronizacje, ponieważ w kodzie Atomic Longa mamy bezpośrednio wywoływanie metod z pakietu unsafe i dokonane są tam bardzo niskopoziomowe optymalizacje, żeby tą operację zrobić jak najefektywniej, wykorzystując możliwości instrukcji, które mamy w procesorze. Więc to jest taki golden rule, że zawsze jeżeli w ramach pakietu Java util concurrent, jak i Atomic, znajdziemy jakąś klasę, która robi coś, co chcielibyśmy samemu napisać, to prawie zawsze to, co już zostało zrobione, będzie szybsze, bo dokonano odpowiednich optymalizacji. No tak, to jest ściągnięte obrazek od osoby, która jest na sali. Jakie są problemy, które możemy doświadczyć, analizując i pisząc kod wielowątkowy? Podam wam kilka przykładów, które myślę, że w przyszłości, gdy zobaczycie coś podobnego i coś podobnego będziecie chcieli robić, pozwoli wam to uniknąć związane z tych problemów. Ale na początku, jak to się dzieje, że całkiem skomplikowany sposób, w jaki powinniśmy, inaczej, to w jaki sposób powinniśmy podchodzić do wielowątkowości i przetwarzania przez wiele wątków, wydaje się całkiem skomplikowane i trzeba na wiele rzeczy uważać. I jak to się dzieje, że te wielkie aplikacje tworzone przez studentów nie wybuchają co kilka godzin? I mam taką teorię, że powodem tego jest to, że mamy wielotysięczniki, czyli metody na kilka tysięcy linii i nie podążamy tym, o czym pisał wujek Bob, żebyśmy próbowali to enkapsulować, metody były jak najmniejsze i mieć pola w ramach naszej klasy. I dlatego to, o czym jest w Jamie napisane, zmienne, które są lokalne, to jest również powód, dlaczego te wątki tak dużo zajmują w pamięci. Każdy z tych wątków ma własny stos i na tym stosie te zmienne, które są lokalnie, prymitywne oczywiście, zmienne, które są używane w ramach metody, one są bezpieczne wielowątkowo i żaden inny wątek nie ma do nich dostępu. No tak, już wspomniałem na początku o tym problemie double check locking. Można by to nazwać lazy synchronization, bo jest to sposób na to, ażeby dokonywać synchronizacji jedynie wtedy, gdy faktycznie tego potrzebujemy. I tutaj przykład kodu programu. No, chcemy tutaj właśnie przykład singletona, czyli sprawdzamy, czy mamy w naszej zmiennej przypisaną wartość do obiektu helper. Jeżeli tak, to zwracamy jej wartość, a jeżeli nie, to tworzymy jej nowy obiekt. Czy dostrzegacie tutaj jakieś problemy z tym kodem? Tak. Na początku, znaczy oczekiwałem odpowiedzi, że świeci się na czerwono w idei, więc pewnie nie jest poprawna. Są to problemy, o których już wspomniałem, czyli to, że nie mamy słówka kluczowego volatile, nie mamy również synchronizacji na poziomie tej metody, więc to są co najmniej dwa problemy. I dlatego dwa wątki, które wywołają w tym samym czasie metodę getHelper, mogą zmienną helper ustawić dwukrotnie, więc tworzymy dwa obiekty metody helper, która może być dość kosztowna w tworzeniu. OK, no to pierwsze podejście jest to, żeby nałożyć synchronizację na metodę getHelper. Mamy wtedy pewność, że jeden wątek wykona metodę getHelper, czyli nic teoretycznie złego nie powinno się tutaj zadziać. Jakiś problem na tym poziomie zauważalny?
Tak, znowu. No tak. W sposób, w jaki w Javie tworzone są obiekty, może być dość nieprzyjemny i właśnie tutaj to wybucha. Sprawdzenie typu helper równa się null może zwrócić false'a w momencie, gdy obiekt w pełni nie został zainicjowany. Może się zdarzyć sytuacja, że jeden wątek wszedł do tej sekcji krytycznej, została wywołana komenda new helper i w tym momencie Java jedyne, co zdążyła zrobić, to zainicjować ten obiekt, ale nie w pełni. Dlatego w momencie, gdy wątek tworzący obiekt klasy helper zostanie wywłaszczony i w tym momencie zostanie wykonywany drugi wątek, to, co otrzyma ten wątek, może być nie w pełni zainicjowany obiekt metody obiektu helper. Dlatego nadal nie bronimy się przed tym, że to przetwarzanie jest poprawne. Trzecim podejściem byłoby przesunięcie tej synchronizacji w dół, czyli zrobienie synchronizacji na poziomie tworzenia tegoż obiektu, tejże klasy. Tylko nadal mamy problem z tym, że no tak, to przed chwilą mówiłem, to właśnie było o tym przypadku. No tak, nadal nie jest to poprawne z punktu widzenia przetwarzania wielowątkowego. I bardzo często spotykany właśnie ten problem działania na podstawie sprawdzania jakiejś wartości i robienie w sposób lazy synchronizacji powoduje bardzo dużo problemów. Jeden z dokumentów opisujący ten sposób naukowy, ten problem i jeden z twórców właśnie JMMA opisał to w ten sposób, że zaczynamy coś rozumieć, jakie mogą być problemy z naszym podejściem, nie mamy sekcji synchronizowanej, myślimy, że rozwiązujemy problem, okazuje się, że dowiadujemy się, że to, co sobie zakładaliśmy, to wciąż nie jest to, w jaki sposób działa JMM. I później znajdujemy w specyfikacji kolejne informacje o tym, w jaki sposób to jest przetwarzane. Dlatego często zdarza się, że optymalizacje i nasze założenia są błędne, bo nie mamy pełnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób to przetwarzanie zostanie zrealizowane przez JVM-a. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli taki przypadek, że potrzebujecie w sposób lazy stworzyć synchronizację, w tym przypadku właśnie obie singleton, to tylko w ten sposób da się to zrobić, czyli synchronizacja musi następować przed, a właściwie po sprawdzeniu warunku, na który chcemy sprawdzić, a po drugie ta zmienna musi być typu volatile. Tylko spełnienie tych dwóch warunków gwarantuje, że to przetwarzanie będzie bezpieczne wielowątkowo. No okej. Mamy już tą wiedzę, mamy siłę, więc teraz podchodzimy na kozaka do tego problemu. Oczywiście od razu rzuca się w oczy to, że sprawdzenie i stworzenie wątku nie jest objęte synchronizacją, więc prawie na pewno tutaj mamy, jest problem, dlaczego nasz program może nie działać. Dokonujemy takiej zmiany w naszym programie i to nadal nie działa. A powodem, dla którego to nie działa, jest to, że zmienna syskontekst jest typu jest statyczna, czyli zostanie utworzona tylko raz dla tej klasy, a synchronizujemy się do zmiennej dys, czyli per obiekt tejże klasy. I teraz ta synchronizacja będzie tylko wtedy per tak naprawdę obiekt tejże klasy i nie bronimy się przed tym, że dwa różne wątki dla dwóch różnych obiektów
mogą wejść w ten, w tą część, która jest objęta synchronizacją. Dlatego zawsze trzeba na to uważać, na czym zakładamy loka. Najbezpieczniej jest stworzyć sobie do tego osobny obiekt i właśnie statyczny finalny i na nim się lokować. Wtedy unikamy tego problemu, że dwa różne obiekty mają, synchronizują się na innym obiekcie. No tak, no to jest ta reguła. Nigdy nie lokuj się na polach, które są mutowalne, bo oprócz tego, że ona musi być statyczna i dostępna tylko raz, żeby różne obiekty mogły się na niej lokować, to często znalezionym problemem w tych projektach open source'owych było to, że tą zmienność w jakiś sposób można było z zewnątrz zmienić i wtedy całkowicie nie działał nasz mechanizm lokowania się na tejże zmiennej. Z takich porad, które i rzeczy, na które trzeba uważać, to to, że concurrent hash mapa ma prefix concurrent, to nie znaczy, że ona w każdej sytuacji jest bezpieczna wielowątkowo. Jeden z przypadków, gdy w sposób niepoprawny może nam działać nasz kodzik, jest to, że tak concurrent hashmapa jest bezpieczna wielowątkowo, możemy wiele wątków może pisać do tejże kolekcji, tak pobranie iteratora, czyli wykorzystanie pętli for dla tejże concurrent hashmapy już wielowątkowo bezpieczne nie jest. Jeżeli dwa wątki wejdą w taką pętlę, no to wtedy będziemy mieli problem, że nie będziemy w pełni przeglądać tejże kolekcji, jeżeli to było naszym zamiarem. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. No tak, i tutaj jedna z prezentacji Ryszarda Warburtona. No to, że coś ma w prefiksie concurrent, to nie znaczy, że jest bezpieczne wielowątkowo i bez zastanowienia możemy z tego korzystać. Kolejnym przypadkiem, w którym concurrent hashmapa może nam nie zadziałać, jest to, jeżeli z concurrent hashmapy zastosujemy właśnie to podejście, o którym mówiłem poprzednio, czyli sprawdzanie wartości konkretnego elementu hashmapy, a następnie podejmowanie na podstawie tej informacji decyzji, czyli sprawdzamy, czy klucz istnieje, a jeżeli istnieje, to wkładamy tam jakąś wartość. I to wielowątkowo już bezpieczne nie jest, dlatego zawsze powinniśmy korzystać z metod, które dostarcza nam concurrent hashmapa, czyli put if absent. I to zapewni nam atomowość, że przed sprawdzeniem, czy coś istnieje, a do momentu, w którym my coś włożymy, to concurrent hashmapy nic się w tym konkretnym elemencie nie znajdzie. Coś, co również może nam wybuchnąć, gdy korzystamy z Java 8, są to parallel streamsy. Wszystko, co robimy w ramach parallel streamsów, powinno być zwięzłe i operować na niemutowalnych obliczeniach, ponieważ gdy będziemy coś mutować w ramach tej sekcji parallel streamsów, to bezpieczne wielowątkowe nie jest. Zachowuje się bardzo podobnie do iteratora, który mamy w ramach kolekcji. Jeżeli chodzi o Java 8, tak jak wspomniałem, wiele osób i wiele artykułów opisuje tylko to, że wprowadzono streamy, mamy lambdę. Dość często pomija się to, jak dużo fajnych elementów zostało wprowadzonych w działce właśnie wielowątkowości. No i jednym z nich to jest na przykład Computable Feature, czyli całkowicie. Poprzednio mieliśmy w Java 5 wprowadzony klasę Future, czyli oczekujemy, zlecamy jakieś zadanie i chcemy zareagować dopiero wtedy, gdy ta przyszłość zostanie wypełniona, zrealizowana, to zadanie się wypełni. Tylko problem z feature'em był taki, że mogliśmy takie w ten sposób dodać jakieś działanie i zlecić jakieś obliczenia, odpytanie serwera, ale wywołując metodę get na
tymże feature'ze blokowaliśmy się. Mając computable feature, mamy całkowitą zmianę paradygmatu z push na pull. No push to typowy manager. Co chwilę przychodzi nam do biurka i się pyta, zrobione. Całkowicie wytrąca nas z naszego flow. I jest to również kosztowne, bo tak feature'a i tak dewelopera ciągłe odpytywanie jest kosztowne. A chcielibyśmy zareagować na fakt wypełnienia się feature'a i dopiero wtedy coś zrobić. I nie chcemy co chwilę się odpytywać feature'a, czy coś zostało zrealizowane. Jest to podejście, które jest od dawna w JavaScriptie. Oczywiście można sobie z nim strzelić w stopę, gdy tych callbacków mamy zbyt wiele. Jest właśnie stronka, na której jest mnóstwo przykładów tego, jak można w ten sposób, podchodząc do wielowątkowości, całkowicie skomplikować sobie flow i debugowanie tego typu kodu jest bardzo trudne. Tak samo jak będziemy mieli drzewko computable feature i then action, to możemy bardzo zacienić sobie kod, nad którym pracujemy. No tak, oczywiście JavaScript musiał się pojawić w prezentacji, bo podobno każda właśnie dyskusja deweloperów kończy się na JavaScriptie, więc również to zawarłem w prezentacji. Znowuż Tomek Nurkiewicz, bardzo fajny artykuł na temat computable feature, więc jeżeli wasze problemy, które wydają się wielowątkowe, da się zrealizować z wykorzystaniem computable feature bądź bardzo pokrewnego RxJava bądź reaktora, no to polecam, bo faktycznie większość problemów, o których mówiłem, da się w ten sposób uniknąć. Kolejnym fajnym narzędziem do poradzenia sobie z problemem wielodostępu jest tworzenie zmiennych, które będą przypisane do naszego wątku. W tym celu musimy wykorzystać klaskę ThreadLocal. Teraz dla każdego nowo utworzonego wątku ta zmienna będzie przypisana do niego i żaden inny z wątków nie będzie miał do niej dostępu. No i tak to wyglądałoby w zapisie w kodzie. Mamy zmienną, która jest o nazwie ThreadLocal. Niezbyt deskryptywnie, ale mamy tą zmienną ThreadLocal i ustawianie z jej wartości, w tym przypadku losujemy sobie jakąś wartość, ten zapis i odczyt z tej zmiennej będzie bezpieczny wielowątkowo, ponieważ dla każdego wątku ta zmienna będzie miała inną wartość i będzie przypisana tylko jemu i tylko on, ten konkretny wątek, będzie mógł odczytywać z niej wartość. Oczywiście bardzo trzeba się pilnować, ażeby zawsze taką metodę ThreadLocalową zamknąć, gdy przestajemy z niej korzystać, bo oczywiście możemy mieć wyciek pamięci z tego powodu, że będą nam się gromadziły ThreadLocalowe zmienne, które nigdy nie zostaną odświeżone z pamięci. Tu jest również przykład, w jaki sposób powinniśmy obsługiwać interrupt exception. Większość z nas ubija to exception, gdy korzystamy ze slipowania, a powinniśmy to robić w ten sposób, żeby otrzymując informację o tym, na przykład kill minus 5 bodajże, czyli miękkie ubicie wątku, wtedy reagujemy na to żądanie i nie blokujemy się i można nasz wątek sterować z zewnątrz. Ok. Tak jak wspomniałem, synchronizacja jest dość kosztowna i dość mocno trzeba uważać, żeby w sposób poprawny napisać ten kod. Dlatego wymyślono i napisano kod klas, które ułatwią nam to blokowanie i bycie w sekcji krytycznej.
Jest, są to wszystkie klaski, które są w ramach tego pakietu, w ramach rodziny LOX. W tym przykładzie, zamiast synchronizować całą metodę, możemy dokładnie dookreślić, która sekcja naszego kodu jest krytyczna i w którym momencie chcemy, ażeby inne wątki nie miały dostępu do tego kodu. Daje nam to dużo większą elastyczność w deklarowaniu tych miejsc i części krytycznych naszej aplikacji. Tak jak tutaj jest na tym przykładzie, również możemy dookreślać, jak długo ten lock będzie trwał. Wtedy możemy się uniknąć problemu, że mamy deadlocka na jakimś konkretnym fragmencie sekcji krytycznej, więc dużo łatwiej wyjść z tego deadlocka, bo z tego, który mamy dzięki synchronized, to niestety musimy ubijać aplikację, bo nie ma możliwości w Javie i JVM-ie ubijania i zaprzestania czekania na jakiś zasób. Niestety musimy restartować naszą aplikację. A wykorzystując locki, możemy właśnie dookreślić, jak długo ten lock może być założony i wtedy, gdy ten czas minie, ten lock zostanie zdjęty i być może inna część systemu będzie mogła procesować dalej nasze żądania. No tak. Często mamy taki przypadek, że potrzebujemy locka, inaczej, sposób, w jaki obsługujemy żądania, to większość klientów naszej klasy są to odczyty, a bardzo rzadko dokonywany jest zapis do jakiejś konkretnej wartości, bądź na przykład kolekcji, więc fajnie byłoby mieć mechanizm, który potrafiłby to zoptymalizować, czyli możemy, dozwolone jest założenie locka w trybie read na wielu wątkach, ponieważ jest to ze sobą niekolidujące, każdy z tych wątków może odczytywać tą wartość, a dopiero gdy ktoś będzie chciał zapisać tę wartość, to dopiero wtedy musimy się musimy zapewnić to, że wiele wątków tego zapisu nie będzie dokonywało. I dlatego stworzono klaskę, która jest stworzona do tego celu. Możemy określić, jakiego typu lock chcemy założyć. I tak jak już mówiłem, może być wiele locków, które będą blokowały w trybie odczytu, czyli tak naprawdę nieskończona ilość, która pozwala nam aplikacja, nieskończona ilość wątków, które może założyć sobie read locka, a tylko jeden wejdzie w sekcję, którą mamy określoną jako lock do zapisu. Gdy mamy założone wiele locków do odczytu, nie wejdziemy w lock typu write, poczekamy tak długo, aż wszystkie locki typu read zostaną zwolnione. Wiecie, co to jest? Ktoś z Was pamięta? No właśnie, pantofelek. To jest przykład bezużytecznej wiedzy, która została nam po latach. I to wszystko, co teraz tutaj opowiadałem o readlockach, o lockach, jest przykładem tego typu właśnie wiedzy, która fajnie mieć, ale do niczego się nie przyda. To jest tabelka, jak kosztowne są readlocki. Jeżeli sobie spojrzycie, po lewej stronie to jest zapis kompletnie niesynchronizowany i niebezpieczny wielowątkowo. Później mamy z wykorzystaniem słowa kluczowego volatile, 4 razy wolniej, 16 razy wolniej sekcja synchronized, dostęp z wykorzystaniem tych klas, które mamy w pakiecie Atomic, 3 razy, więc jest to, tak jak wspomniałem, dużo lepsze rozwiązanie niż pisanie swojego kodu z wykorzystaniem volatile'a bądź synchronized, bo jest to po prostu szybsze, bo mamy te wszystkie optymalizacje, którą wprowadzili twórcy języka dla konkretnego hardware'u i to, czym procesor dysponuje. Bardzo szybko jest klaska adder, o której jeszcze później powiem, ale właśnie to, o czym teraz mówiłem, czyli readlocki, one są 15 razy wolniejsze, aniżeli zapis nawet volatilem, tak? 150 razy, więc implementacja faktycznie, nawet w dokumentacji było napisane preferuj wykorzystanie readlocków
swojej aplikacji i nie rób tego na poziomie synchronize'a, ale jak zaczęto mierzyć, ile to kosztuje, to nikt tak naprawdę tego nie wykorzystywał, bo robienie tego na piechotę, czyli samemu synchronizowanie kodu, chociaż jest dużo łatwiej popełnić błąd, to jednak narzut, który wprowadzają te klasy, jest zbyt duży. Było to do tego stopnia źle zrobione, że wprowadzono całkowicie z Java 8, całkowicie nową rodzinę klas do lokowania, które już tą wydajność nie mają tak, na tak tragicznym poziomie. Bardzo podobny w działaniu do loków i to bardzo tożsamy przykład z tym, co było poprzednio, czyli bierzemy sobie loka na potrzeby zapisu, mamy też możliwość zakładania loka na potrzeby odczytywania. Tego drugiego możemy dostać dla każdego z naszych wątków. Może taki lok uzyskać, a tylko jeden otrzyma do zapisu. Czyli tak samo jak było na poziomie tej rodziny poprzedniej, która była w Javie od 5 do 7. W sumie wciąż jest, ale ze względów kompatybilności wstecz wciąż ją zostawiono, ale bardzo mocno się zaleca, żeby korzystać z tego. Dodatkowo to nowego, co wprowadzono właśnie z tym stemped loku, jest to, że możemy w sposób optymistyczny się lokować. Czyli próbujemy zapisać jakąś wartość do zmiennej i dopiero po wykonaniu tego sprawdzenia sprawdzamy, czy w międzyczasie ktoś nam tej wartości po raz drugi nie zapisał, albo nikt w tym momencie nie odczytywał. No tak, tu to akurat przykład, który widzicie, jest, że zakładamy sobie loka typu read, czyli pod koniec sprawdzamy, walidujemy, czy nikt w tym międzyczasie nie zapisał nic do tej zmiennej. I jeżeli tak, no to w sumie zależy od nas, w jaki sposób chcielibyśmy to rozwiązać. Czy chcielibyśmy założyć twardego loka, że zabronimy innym zapisywania do tej zmiennej, albo po prostu w pętli while po raz kolejny w sposób optymistyczny się zablokujemy do odczytu. Jeżeli z testów, które są dostępne, jeżeli mamy ratio na poziomie 1 do 10, czyli na 10 odczytów mamy jeden zapis, to wtedy zaleca się właśnie wykorzystywanie optimistic lockingu, bo im więcej tych odczytów w stosunku do zapisów wtedy będziemy mieli, tym bardziej opłaca się robić to w sposób optimistic. No tak, a od wartości 1 do 10 te narzuty, które są na poziomie tego optymistycznego lokowania, zaczynają się spłacać, więc powyżej tego ratio to tylko optimistic locking, jeżeli chcielibyście to robić właśnie na potrzeby i z wykorzystaniem loków. Tylko tak jak mówię, jest wiele klas i rozwiązań, które są w ramach pakietu Java UT Concurrent i bardzo polecam sobie przeskanowanie tego, co tam dostarczono, bo może się okazać, że niepotrzebnie robimy coś naokoło i funkcjonalność, którą chcielibyśmy wykorzystać, już ktoś w jakiś sposób optymalnie zaimplementował. I przykładem jest właśnie klaska copy on write ArrayList. Podobnie jak właśnie ta klaska była jeszcze przed Optimistic Locking w stamp locku i ona właśnie jest zoptymalizowana na to, żebyśmy mieli wiele odczytów, które są efektywne, a zakładamy, że te zapisy do naszej kolekcji są na tyle rzadkie, że ten narzut, który jest związany z kopiowaniem, jest na tyle mały, że nie potrzebujemy i możemy sobie pozwolić na to, że ten jeden zapis będzie kosztowniejszy niż w normalnym podejściu. A to jest klaska, która była w jednej z tych kolumn i była ona jedną z najszybszych. Wprowadzone w Javie 8 klasy rodziny Adders i Accumulators na potrzeby poszczególnych typów prostych, które mamy w Javie. W bardzo efektywny sposób możemy tutaj zliczać w sposób bezpieczny wielowątkowo, zwiększać, zmniejszać wartość w przypadku addersów, ponieważ jest to realizowane w ten sposób, że mamy pod spodem
jest wykorzystywana tablica, do której wątki w sposób bezpieczny zapisują wartość kolejną, tak, zwiększając counter add. Dodajemy kolejne wartości do tej tablicy i później, gdy pobieramy jej wartość int value, to ta implementacja przegląda tą tablicę i zlicza wszystkie komórki, które my ustawiliśmy jako jeden. Pozwala to, że na to, że zapis do tejże zmiennej typu adder jest bardzo szybka, bo nie musi sprawdzać, czy ta wartość już jest, dodawać jej, lokować się na potrzeby bezpiecznego przetwarzania wielowątkowo. Po prostu te kolejne wartości trafiają w sposób niekolidujący do tej tablicy, a na końcu dopiero otrzymujemy wynik i dlatego może to być realizowane w bardzo efektywny sposób. A jeżeli chodzi o akumulatory, to jest na zbiór tych adderów. Możemy nie tylko dodawać, odejmować z tejże rodziny i z tego obiektu, do którego otworzymy akumulator, ale możemy podać tam lambdę i te operacje. To nie musi być tylko zwiększanie o jeden i zmniejszanie, tylko możemy dokonywać jakichś prostych obliczeń na potrzeby tejże kolekcji i tej tablicy, która wewnętrznie będzie przechowywana. Jeżeli chodzi o alternatywy, bo może być wystąpi taka sytuacja, że nie mamy w dostępnych klasach funkcjonalności, której oczekujemy od przetwarzania wielowątkowego, a robienie tego na poziomie synchronizacji często prowadzi do błędów. Fajnie byłoby zastanowić się, czy nasza klasa problemów nie dałaby się w prosty sposób transformować na model, który proponuje AKKA, czyli mamy autonomicznych aktorów, które wykonują niezależne od innych obliczenia. Czyli dzielimy nasz problem na wiele mniejszych problemów i dopiero później pod koniec wyniki tych obliczeń w jakiś sposób ze sobą merżujemy. Z kolei podejście, które zastosowali twórcy Clojure, jest takie, że nie ma lokowania w trybie explicit w ogóle w języku by default. Jest to zrealizowane w ten sposób, że język sam sprawdza, czy w międzyczasie nie nastąpiła modyfikacja zmiennej, do której chcemy pisać. Jest to na poziomie języka zrealizowany dostęp i zapis w trybie optimistic, czyli zakładam, że mój zapis się uda, bo w międzyczasie nikt tej wartości nie zmienił, ani, no tak, nie zmienił w momencie, gdy ja chcę to odczytywać, a jeżeli takie coś miało miejsce, to spróbuję ten odczyt ponowić. Biblioteki, które są odpowiedzialne za przetwarzanie wielowątkowe, Clojure, możemy zaimplementować, zaimportować do Javy i korzystać z tych funkcjonalności. I znam jeden przykład produkcyjny, gdy właśnie to zastosowano i unikając problemów, które jest z wielowątkowością, całkiem niewielkim narzutem zastosowano właśnie podejście z Clojure i wiem, że to działa. Oczywiście w czasach buzzwordów, mikroserwisów, big data, podejście reaktywnego, może się okazać, że w zły sposób dzielimy sobie i wymyśliliśmy sobie sposób, w jaki będziemy realizować, odpowiadać na żądania od klientów. Być może nie potrzebujemy szerowanego zasobu i tu jest root evil wszystkich problemów, których mamy z wielowątkowością, że mamy coś, co współdzielimy. Może możemy ten problem rozbić na poziom mikroserwisów, bądź wrzucać, jeden z takich przykładów, zastosować podejście event sourcingowe, czyli wrzucamy coś na kolejkę, jakąś operację i jeden z mikroserwisów takie żądanie, bądź kilka mikroserwisów takie żądanie sobie podchwyci i one wtedy w sposób niekolidujący ze sobą będą mogły takie żądania przetwarzać. Więc fajnie jest spojrzeć na problem szerzej i sprawdzić, czy nasze podejście nie jest błędne, być może nie potrzebujemy klasycznego podejścia do
wielowątkowości, a możemy to zrealizować w inny sposób. No ale z kolei to też jest związane z premature optimization. Chcemy coś zrealizować wielowątkowo i chcemy to rozbić na wiele wątków, a żeby one sobie niezależnie od siebie pracowały, albo wrzucić na klaser Hadoopa i niech on tam dokona obliczeń, bo to jest modne. A może się okazać, że nasz problem jest na tyle trywialny, że zastosowaliśmy podejście buzzword, driven development i wykorzystujemy technologię, która była przemyślana do całkiem innej klasy problemów i strzelamy z armaty do muchy, więc tutaj jest ciekawy artykuł tego, jak zastąpiono klaster Hadoopowy zwykłym wywołaniem w shellu i uzyskano 235-krotne przyspieszenie tego przetwarzania, bo koszt na rozbicie problemu na wiele wątków i podzielenie tego i przepisanie na sposób Hadoopowy było kosztowniejsze niż same obliczenia, więc często właśnie warto sobie zadać pytanie, po co my coś robimy i czy to faktycznie ma jakiekolwiek uzasadnienie i ta wielowątkowość, którą chcemy wprowadzić, czy ona jest sensowna. Ale gdy już mamy problemy takie, że faktycznie nie pomoże nam Java Util Concurrent i klaski, które tam mamy, i faktycznie ręcznie musimy te problemy i te lokowania, te części krytyczne obsługiwać, pisać, bardzo fajne jest narzędzie, które napisał Shipayev, JC Stress. Ono pozwala testować, czy nasze założenia i czy nasz kodzik jest bezpieczny, gdy uruchomimy go na wielu wątkach i bardzo dociążymy maszynę, na tyle ją dociążymy, że zacznie działać JIT i zacznie optymalizować nasz kod. Bardzo wiele problemów można w ten sposób sobie znaleźć, że miejsca, w których nasz kod, gdy wiele klientów będzie zmiennym odczytywało, bądź to nie zapisywało, nie będzie działał zgodnie z naszą intuicją. Tak wygląda na przykład raport z tego narzędzia. Każdy z stanów, który jest spodziewany, czyli wartości zmiennej x i y, i każda z ich możliwych wartości, jak często wystąpiła. Część z nich jest na tyle dziwna, że z intuicji nigdy nie powinno mieć miejsca, bo zapis w kodzie stwierdza, że ten zapis nigdy nie ma miejsca, ale przez optymalizację, które robi JVM, JIT, ten kod zmienia się na tyle, że część tych stanów w ogóle nie przyszłaby nam na myśl, że może mieć miejsce, a dzięki temu narzędziu możemy takie stany wyłapać i mieć informację o tym, że ten nasz kod, który tutaj mamy, na przykład brak zastosowania volatile synchronizacji, spowodował, że występują stany, w których na pewno byśmy się nie spodziewali. Tak jak wspomniałem, wielowątkowość, no tylko zadaj sobie pytanie, czy jej potrzebujesz. Jeżeli możesz jej uniknąć, to jej uniknij. I teraz wracając do naszych projektów, które robimy w firmach, w których jesteśmy, w jaki sposób zacząć szukać tych problemów z wielowątkowością i poza Bugzillą bądź Jirą, no to IDEO posiada doskonałe narzędzia do wyszukiwania tych problemów. Wyszukiwanie pełnotekstowe Synchronize'a wynajdzie większość tych problemów i większość tych badań, które były dokonywane na projektach open source'owych, właśnie do tego się sprowadziło. Oni wyszukali wszystkich fragmentów z Synchronize'em, później zrobili to w bardziej sprytny sposób, bo wyszukiwali tak naprawdę fragmentów kodów, które mogą stwarzać problemy, między innymi ten check and act pattern. No ale właśnie często samo wyszukanie miejsc, które sobie synchronizujemy, może nam pomóc znaleźć te miejsca, w których te problemy wielowątkowe mogą wystąpić. A jeżeli aplikacja się zachowuje niezbyt sensownie, to często tym właśnie dość hardkorowym podejściem jest zrobienie synchronizacji na poziomie serwetu na przykład. Wtedy mamy ten jeden wątek, mamy brak optymalizacji JIT-a, ale jeżeli coś, co nam się wywala, zaczęło działać i działa poprawnie, to prawie na pewno mamy problem właśnie na poziomie dostępu wielowątkowego.
I to jest taki, taka informacja dla nas, że powinniśmy się tym naszym fragmentom, które operują na wielowątkowości, przyjrzeć dokładnie. No i tak, jeżeli kiedykolwiek robicie refactoring w postaci extra metod, to powinna wam się zaświecić czerwona lampka. Ta zmienna, która była lokalna i była bezpieczna wielowątkowo, no za chwilę będzie na poziomie klasy i wtedy tracimy to zapewnienie atomowości i niezależności od innych wątków. I prawie zawsze musicie sobie zdać z tego sprawę, że trzeba przemyśleć, czy to jest aby na pewno bezpieczne. Rzeczy, które fajnie sobie poczytać i gdzie można znaleźć wiedzę. Tak jak wspominałem i dużo, i dość często się do niego odwoływałem, Shipayev, właśnie twórca tego narzędzia JHT Stress, jak również JMH, do testowania wydajności naszej aplikacji. Bardzo dużo fajnych artykułów na jego blogu na temat problemów, które są z JMM-em i implementacją JVM-a, więc bardzo dużo wiedzy można sobie tam znaleźć. A i to by było tyle. Dzięki. O ile mniej już jest nawyk tego stopnia? Tak jak tam było 150 razy wolniej, bez jakiejkolwiek synchronizacji, tak... ja otworzę po prostu, będzie chyba łatwiej. Jak znajdę. Znaczy się, jest to wciąż wolniejsze niż synchronizacja, tak jak powiedzmy, że tam było, synchronizacja była 5-krotnie wolniejsza, to powiedzmy, że ten wstęp loki na poziomie 10 razy wolniej, aniżeli dostęp bez zapewnienia bezpieczeństwa wielowątkowego, ale bardzo mocno tam to zoptymalizowano, wykorzystano te wszystkie rzeczy, które weszły w Javie 8, jak również ten bardzo mocne oparcie się na bibliotece Unsafe. Bardzo mocno to przyspieszono. To jest wciąż wolniej, no ale bezpieczniej i łatwiej to zrobić z wykorzystaniem tego mechanizmu, więc no tak, jest wolniej, ale nie jest tak tragicznie, jak było w przypadku tych starych loków. Coś jeszcze? Jakieś pytania? Nie widzę. No to dzięki.